Patrzę na okładkę tego cuda i myślę, trochę dziwny tytuł, Batman, nie tylko Biały Rycerz. To nie tylko wzbudziło we mnie takie przekonanie, że coś się zadziało na etapie tłumaczenia. Może jakieś zgubione nawiązanie albo coś, ale potem patrzę bliżej na okładkę, zaraz, czy to jest Terry McGinnis, Batman przyszłości? No i zagadka w pewien sposób się rozwiązała, słowo, którego szukałem to Beyond. Oryginalny tytuł tej serii to Beyond the White Knight. Co w oczywisty sposób nawiązuje do serii Batman Beyond animowanej, którą mieliśmy okazję zobaczyć w Polsce już dawno temu. To taki wariant przyszłości, w którym Bruce Wayne staje się zgryźliwym tetrykiem, nie jest w stanie już być Batmanem jako Batmanem i jego rolę oraz nowy strój przejmuje właśnie Terry McGinnis. No tyle tylko, że ta animowana seria nie była u nas dystrybuowana jako Batman Beyond, ale jako Batman przyszłości. No więc jeżeli w oryginalnym tytule tego tomu Beyond ma sens, bo nawiązuje i wskazuje pewne motywy związane z tamtym serialem, no to przy lokalizacji spowodowało to pewien problem, bo albo przetłumaczymy to w miarę wiernie, w sensie właśnie coś poza Białym Rycerzem, albo musielibyśmy nawiązywać do nie do końca doskonałego pierwszego, aczkolwiek rozpoznawalnego tłumaczenia. No dobra, w każdym razie jeżeli idzie o Terry'ego McGinnisa, to jest tak, że on podobnie jak Harley Quinn zadebiutował w animacjach, ale następnie stał się na tyle popularny, że pojawił się również w komiksach. I to nie jest pierwszy przypadek, w którym motywy z Batmana Beyond są adaptowane w uniwersum komiksowym, natomiast to jest pierwszy przypadek, w którym są adaptowane w uniwersum Białego Rycerza. I o uniwersum Białego Rycerza nagrałem już chyba z dwa filmy, więc nie będę mówił więcej niż trzeba w tym miejscu. To była oryginalnie miniseria stworzona przez Shona Murphy'ego, świetne rysunki, bardzo dobre pomysły na scenariusz, trochę gorsze wykonanie miejscami, ale zasadzała się na tym, że po pierwsze Batman ma kołnierzyk, po drugie Batman naszprycował Jokera jakimiś dziwnymi dragami, w wyniku czego Joker wyzdrowiał i w wyniku tego wszystkiego Batmanowi troszkę bardziej odbiło. Więc tytułowym Białym Rycerzem jest tak naprawdę Joker, który w tej wersji nosi prawdziwe imię i nazwisko Jacka Napiera, tak samo jak w Batmanie z 1989 filmowym. No i w tym uniwersum mamy na dzień dzisiejszy 4 tomiki dostępne po polsku. Oryginalny Batman Biały Rycerz, Batman Klątwa Białego Rycerza, Biały Rycerz przedstawia Harley Quinn oraz właśnie Batman Nie Tylko Biały Rycerz. Startowało to z poziomu zamkniętej historii, na dzień dzisiejszy już, że tak powiem, dorobiliśmy się własnego continuity, więc nie wiem, czy sięganie bezpośrednio po to miałoby jakiś większy sens, to znaczy są retrospekcje, ale nie oddają one 100% historii. Poza tym, come on, to wcześniej są 3 tomy, no da się to przeczytać w jeden wieczór. I powiem wam, wraz z rozwojem tego uniwersum jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Istnieją serie, które z wyjściowego pomysłu, który się sprzedał na etapie 4 tomu, są już nieczytalne. Tutaj dodajemy i adaptujemy kolejne motywy i dalej czyta się to bardzo dobrze. Zaryzykowałbym wręcz stwierdzenie, że przy tym tomie bawiłem się lepiej niż przy tym poprzednim z Harley Quinn. Więc po pierwsze, dla fanów uniwersum Białego Rycerza pozycja obowiązkowa. Natomiast dla na dzisiaj starych nerdów, którzy kiedyś wracali ze szkoły i puszczali sobie w telewizji Batmana przyszłości, pozycja bardzo ciekawa i do sprawdzenia.